Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek Silent Hill 3. No to co, jesteśmy w stacji metra, na stacji metra, raczej powinienem powiedzieć, chyba bardziej poprawnie, po polsku będzie. Jest jakiś ziomek, tutaj coś zebraliśmy, nie mogę tędy przejść, spoko. Zebraliśmy jakąś dziwną rzecz, co to było już wam pokazuję, coś mi ostatnio zebrali, mam 11 kawałków wołowiny, 110 naboi. 7 tych? No to fajnie, dobra, co mamy za przedmioty? Dziadek do orzechów, zardzewiały i niemożliwy do obrócenia, służy do rozłupywania orzechów. Aha. A możemy na przykład połączyć sobie z tym i użyć? Nie? Dobra, trudno. Co jeszcze tutaj mamy? No z takich ciekawszych rzeczy to nic, mamy tylko ten swój naszyjnik, ale chyba za bardzo i tak nie możemy nic tutaj zrobić. Zobacz. Klejnot. Mamy jakiś klejnot w środku tylko, no nic tu nie mamy za specjalnie ciekawego, ale podejrzewam, że ten dziadek do orzechów będzie tam, gdzie ta kłódka była. To było chyba dosyć logiczne, zaraz sobie zobaczymy, gdzie ja jestem właściwie. Dobra, tutaj trzeba biegać, bo tu chyba są te dziadostwa, nie? Te psy. Tak, gdzie ja muszę biec? A, muszę chyba biec w prawo? Czy tam? Czekaj, tutaj jest zejście na dół, to jak ja tutaj pójdę, to tam jest zamknięte. Czyli ja muszę tutaj obiec. I muszę tu iść na górę. Z tego co mi się wydaje, dobra. Czyli musimy teraz... wiem gdzie musimy iść. Shit! Gdzie ja biegnę, ty? Halo, czekaj, tutaj, tu. Dobra, mamy to. Mamy to. Spokojnie, Demon. Nie denerwuj się. Nie denerwuję się ja. Gdzie mamy iść? Wzdłuż koryta. A nie szliśmy chyba tamtędy jeszcze. Wiem, że tutaj mogę rozwalić, dobra. Ale myślisz, myśmy tutaj nie szli? Chłopaki i dziewczyny. Słuchajcie, ciekawostki. Myśmy jeszcze tu nie byli. Co nie? Pewnie tu będzie zamknięte wszędzie. Znając życie. Wydaje mi się, że to było troszeczkę zbyt proste, gdybyśmy sobie po prostu mogli tu wejść. Gdzieś, gdziekolwiek. Tędy nie, ja chcę w tą stronę iść, jeszcze zobaczyć. No tutaj mamy te bergy, tam gdzie chyba nasza bohaterka mówiła, że chce iść i potrzebuje pójść. Ale podejrzewam właśnie, że tu wszędzie będzie pozamykane. Jednak nie? A to ciekawe. Sądziłem, że jednak tutaj się nie da przejść, ale widzę, że się pomyliłem trochę. No to gra mnie zaskoczyła teraz. Poważnie sądziłem, że będzie dupsko, a jednak nie. Staram się tak nasłuchiwać, czy żadne dziadostwo nas tu nie będzie go... A, mamy zapis. A, to przyjemnie. Przyjemnie, fajnie, miło. To sobie zapiszemy, czemu nie? Nic żeśmy jeszcze nie zrobili, ale odkrywamy cały czas nowe tereny, więc warto to zapisać. Warto zapisać nasz postęp. Tędy zamknięte, pewnie tam też będzie zamknięte, znając życie. Aha, czyli możemy tutaj z dwóch stron sobie przejść. Dobra, rozumiem, ale ja nie chcę tutaj przechodzić. Przynajmniej póki co. To jest nasz safe spot. Teraz zauważyłem, że tym się charakteryzuje właśnie ta część gry, że chodzisz i w którymś momencie masz safe spota. Dobra, najpierw na platform 4 zobaczymy co tu będzie. Gazeta? Co to za gazeta? Czy to jakaś książka? Czytałam to dawno temu, to tylko jakiś okultystyczny magazyn. Nie jest taki zły, jak się go czyta dla zabawy. Dusze tych, którzy zginęli przez samobójstwo lub wypadek, często nie są świadome, że nie żyją. Czasami zostają na tym świecie i straszą w miejscu swej śmierci. Te dusze straciły ludzkie zmysły i wspomnienia i pamiętają tylko ból i smutek momentu śmierci. Ból może być tak silny, że zwracają się oni do ludzi po zbawienie lub zazdroszczą im ich życia. Mogą także przejmować kontrolę nad ludźmi. Często obwiniane jest miejsce znane jako punkt samobójców lub obszar częstych wypadków. Powinieneś być ostrożny przechodząc tamtędy, szczególnie gdy ktoś tam zginął tego dnia. Musisz to zrobić, jeśli nie chcesz podzielić losu tej osoby. Widzę, że takie klimatyczne rzeczy tutaj są. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. I co możemy zrobić? Możemy tutaj sobie tylko przejść. Którędy? Tędy? Tymi schodami? Tymi? Idziemy tymi. No właśnie, już miałem powiedzieć, że jest za cicho, ale nie jest za cicho. Tu jest zamknięte. Hazel Street. Możemy obrócić kamerę? Nie. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Mogę tylko sobie pobiegać. Mogę tutaj schodami przejść. O! Dobra, udało nam się. Napój leczniczy. Coś, ktoś nas zepchnął tutaj. Jakiś pociąg tu jedzie, czy nie? Widzę, że tak nie za specjalnie. W ogóle, Heather, nie skomentujesz tego w żaden sposób? Na przykład, nie wiem, o mój Boże, ktoś zepchnął mnie pod pociąg. Danger. Coś czuję, że zaraz zginę. How fucking correct. Ale pociąg dopiero wtedy... Dopiero w tym momencie mnie rypsnął, jak wszedłem na tory, tak? Czyli gra jednoznacznie mi powiedziała: demon debilu, nie idź tam. To nie jest twoje zadanie. Dobra, w lewą stronę idziemy. A już miałem zapisać grę, wiecie? Już miałem tak pomyśleć, a zanim tam pójdę, może grę zapiszę. Nie, jednak jakoś tak mi nie przyszło do głowy. Dobra. Odegramy to gówno jeszcze raz. Tylko tym razem bez śmierci pod kołami pociągu, ok? Teraz tak, wiecie co? Jest jedna słaba opcja. Mam otwarte okno, bo jest gorąco. I teraz jak słucham, to nie wiem, czy słyszę dźwięki z gry, czy słyszę dźwięki zza okna. Więc ja za chwilę chyba naprawdę zamknę to okno i wtedy dopiero będziemy grać, bo na razie to coś tego nie widzę. W takim układzie. Będę cały czas, wiecie, czujny. A... będzie to totalnie bez sensu, bo ja będę, coś się dzieje, a tu się nic nie dzieje, po prostu się usłyszałem zza okna, że coś przejeżdża albo coś takiego. Także w ten sposób. Dobra, my możemy tutaj przejść, ale jest to totalnie bezcelowe. Można też tutaj przejść i przejść na tamtą drugą stronę. Tak zrobimy. Okrutna jest ta gra, wiecie? Jest naprawdę okrutna. A gdzie mnie wczyta? Tu. Dobrze, no to git. Czyli tak. Nie, to było chyba ewidentnie... To nie byłem ja, ani to nie było nic jakiegoś... Znaczy, Heather nie może przejść przez tamto i przejść sobie na drugą stronę tego peronu? To jest dziwne trochę dla mnie. No dobra, no skoro nas tu nie chcą, to nie będziemy na siłę tu wchodzić, prawda? Przejdziemy sobie jeszcze w tą drugą stronę schodów. Tylko i jedynie po to... A ja chyba tutaj przyszedłem już. A no. Na platformę trzecią możemy w takim razie iść. Skoro tutaj nic ciekawego nie było, to idziemy na górę. Jeszcze warto jest odwiedzić platformę trzecią. Tam nas jeszcze nie było. Tam nasza noga jeszcze nie postała. W tamtym miejscu. Ciekawe, czy tam nas coś czeka wybuchowego. Oprócz zepchnięcia, kurna, pod koła pociągu. Come on. No. Ta kamera po prostu, ja ją uwielbiam, no jest cudowna. Jest wręcz złota ta kamera. No zobaczcie, tylko tak mogę się obrócić. W żaden inny sposób, nie mogę sobie popatrzeć na podłogę czy coś takiego. Muszę się, o, cofnąć. I to też tak, wiecie, w taki kontrolowany sposób. Cudne. To jest świetne w tej kamerze. Dobra, co my tu mamy? Mamy healing drink. Bardzo przyjemne. Co jeszcze tutaj jest? Cały czas Hazel Street, nie? Bergen Street. Coś mi się wydaje, że jak tutaj zejdę, to też mnie pociąg pierdzielnie, nie? Sprawdźmy to. Danger. Na razie nic. Wejdźmy z powrotem. Tutaj w ogóle coś jest. Jest jakiś cel, żebym ja tutaj wszedł w tą stronę? A no, troszeczkę jest. Mogę się za tą kratkę przenieść, ale pewnie mnie pociąg rypsnie, nie? Jakże mogłoby być inaczej, prawda? To jest festiwal śmierci w tym odcinku, naprawdę. Dla mnie w ogóle złotą rzeczą jest to, że Heather, słysząc ten pociąg, nie wskoczy sobie z powrotem, tylko z przyjemnością czeka na śmierć. To jest dla mnie też złota rzecz. Możemy sobie tam po drugiej stronie przejść, bo tu jest oddzielone tym czymś. Ciekawe, co jest po drugiej stronie tego dziadostwa. Tej kratki. Ja nie wiem, ja w tym momencie też boję się chodzić bez zapisu. Ja naprawdę się zastanawiam, czy po prostu nie zapisywać gry co chwilę. Tu jest coś innego. Są psiaki. Tu jest pewnie ta krata, tak? Nic przy niej nie ma. Są tylko te psiaki w tym miejscu. Fajnie, gdyby ten pociąg teraz przejechał. Dopiero teraz dźwięki się włączyły, cudownie. Coś tu jest w ogóle? W tym miejscu? Zablokowano, czyli coś tu da się... Czyli da się tu przejść, czy nie? No niby się da, tylko trzeba będzie coś pokombinować i wtedy będzie się dało przejść. Tu na górze to w ogóle co to jest za miejsce? Aha, to jest tu przejście do tego. A, rozumiem. A jakbyśmy spróbowali takiego triku? Nie. Dobra, słuchajcie, spierdzielamy stąd. Ła, spierdzielamy. Aj, uciekaj, spierdzielaj mnie stąd. Dobra, zbadaliśmy już chyba wszystkie możliwe tutaj. Już muzyką, uspokój się, dziękuję ci serdecznie. Oczywiście zawsze się musi, wiecie, jakaś taka nastrojowa muzyka włączyć, jak mnie coś goni, bo to jest naturalne. Dobra, wejdźmy z tych platform. Idźmy do tamtych zamkniętych drzwi, bo chyba tylko tam mogę w tym momencie coś ogarnąć. Tylko to mi przychodzi do głowy w tej chwili, więc... Chyba było tutaj. Może byśmy grę zapisali. Coś mi się tak wydaje, że to nie jest zły pomysł, bo tak patrząc na to, ile ja tu mam tu śmierci już zaliczonych, to... Cholera wie. Wiem, że was trochę pewnie boli ten czerwony ekran, ale uwierzcie mi, nie boli was to bardziej niż mnie, jak siedzę w ciemnym pokoju totalnie. I czerwone tło wali mi po oczach. Chyba najbardziej cierpię, chyba że ktoś razem ze mną tutaj w ciemnym pomieszczeniu ogląda ten film. Zamknięte, no, jakby mogło być inaczej. Tędy to chyba było, tak? W prawo. W prawo, czyli tędy. I czekaj, gdzie było to przejście? To przejście było bodajże chyba gdzieś tutaj. Aha, chyba tu. I co my tu mamy? Mocniejszego. I po to był ci ten... dziadek do orzechów, a nie mogłaś jakąś rurą walnąć w to, po prostu? Zadziwiające są naprawdę działania tych postaci niektórych. Cudownie, przeszliśmy. A przeszliśmy w jakie miejsce? Platforma druga, czyli teraz schodzimy na dół. Aha, po tej stronie jesteśmy. No dobra, no. Skoro tak, no to tak. Serio, nie chcę zginąć. Jest jakiś pociąg. Ciekawe, czy to mój. Najpierw przejdziemy się w tą stronę. Mogę wejść do tego pociągu. Pewnie pociąg odjedzie. A ja sobie już nie pojadę na chatę do siebie w tak łatwy sposób. Coś tak czuję. Coś słyszałem. Ciekawe, czy to w tym pociągu, czy gdzieś indziej. Dobra, zaraz tam wejdziemy. Ja wam mówię, ten pociąg odjedzie. Przecież ja jestem tego pewien. Coś mi za bardzo śmierdzi to, że mogę tak sobie wejść. To jest raz. A dwa, tu jest stanowczo za cicho. Możemy jeszcze tu na dół zejść, zobaczcie. No co tu na dole jest? A, to nie jest takie głupie. No dobra, na dół. Closed. Znowu tu mamy jakieś śmieci. Czekaj, to są te śmieci, co tutaj? Nie, to są te śmieci, które do platformy pierwszej prowadzą. Jestem w lokacji, w której jeszcze nie byłem. Zadziwiające. Nie mogę tędy przejść. Znaczy na siłę to byś mogła tam przejść, no ale co, ja tam się znam. Ach, to ty jesteś tutaj postacią główną w horrorze, prawda? No właśnie. Ja to mogę tu tylko... Co? Drzwi przeciwpożarowe nie prowadzą do żadnego ciekawego miejsca. No. Wiesz, trzeba się ratować stąd, bo tu jest jakieś... Coś. Jeszcze możemy na dół zejść? A co, no jak no? Czekaj, platforma trzecia, czwarta. To nas tutaj zaprowadzi. Nie widzę trochę celu, żeby tutaj iść. W ogóle mogę do... Tamten pociąg jeszcze mi został do zbadania. Teraz nie wiem, co najpierw. Tu są schody. A tu? Co to jest za przejście? To jest... Tu jest zamknięte. Nie mogę sobie po prostu tutaj przejść. Dobra, Enedue, teraz pociąg ten, platforma trzecia czy czwarta? Podejrzewam, że muszę i tam pójść, więc... Więc najpierw Bergen Street, trzecia stacja. Słyszę radio. Ale chyba nie tutaj. O, są jakieś drzwi, tylko się teraz tak zastanawiam, czy to przypadkiem się znowu moją śmiercią nie zakończy. Na tamtym peronie są te... Są te psy. Na tamtym drugim. A tutaj nic nie ma. W ogóle to było zamknięte. Teraz już odblokowano, teraz już mogę tędy przejść, to super. To co, platforma... Najpierw te drzwi, czy platformę czwartą sprawdzamy? Kurczę, deska, no. Dobra. Po zapisie, więc możemy spróbować. Prawdopodobnie skończyć to moją śmiercią, ale warto próbować nowych rzeczy. O! Szlak, bycie. Excuse me, what? Platform 3. Przyjechał pociąg. Dobra, nie rozumiem tego. Czyli na chłopski rozum, da się śmierci uniknąć tutaj. Tylko trzeba szybko wejść z powrotem na peron, czy jak to działa? No chyba tylko w ten sposób to ma jakąś logiczną konsekwencję wszystko. Znowu jest jakiś pociąg. W ogóle, co mnie denerwuje w tym etapie? Denerwuje mnie to, że wszystkie lokacje wyglądają tak samo. No nie dokładnie tak samo, ale wyglądają cholernie podobnie. I to jest wnerwiające. Dobra, tutaj sobie przejdziemy tylko po to, żeby oznaczyć na mapie. A coś tu się zmieniło? Oj. Biegnie na mnie. Jednak się wrócimy. No dobra, to co, schodami w górę zobaczymy ten peron czwarty jeszcze. Już wiem, że tam jest mnóstwo psów, bo już z tej pozycji tutaj widziałem. Niestety to jest chyba plaga tej mapy. Te psy zafajdane. O Boże. No dobra, no. Takie to życie, nie? Trzeba iść. Dobra, platforma czwarta. Renata Kolecz. To tam, gdzie ten pociąg rozkwasił kogoś. Chyba. Dobra. Charge! Wiem, że tu jest mnóstwo psów, ale tylko idziemy tu po to i jedynie. Żeby zobaczyć, czy coś tu jest. Pies mnie nie zauważył. Ale nic tu chyba nie ma. Przynajmniej ja nic nie widzę. Pomylone gary, lelelelelele. Nie złapiesz mnie, jestem zbyt szybki i zbyt zwinny. No dobrze, co mogę zrobić? Mogę tylko iść chyba do tego pociągu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest chyba moja jedyna opcja w tej chwili. Czyli co? Czyli którędy mamy pójść? Mamy pójść do ten platform 2 i to jest w górę wtedy. Platforma pierwsza jeszcze mnie ciekawi. Gdzie myśmy jeszcze nie byli? Cholera jasna, już naprawdę nie wiem, gdzie byliśmy, a gdzie nie. Tutaj chyba przeszliśmy tędy, nie? Chyba tak. Gdzie my tutaj pójdziemy? Jak na górę? Aha, na peron się dostaniemy. No dobra, no. Tu jest zamknięte. Tu jest ten pociąg, czy to jest nie tutaj? Tu jest ten pociąg. Dobra, tutaj możemy iść na górę, ale nic nam to nie da. Platform 1 niestety też nie bardzo, bo tu jest zamknięte na tej platforma pierwsza. Tu też jest zamknięte, więc prawdopodobnie na tą platformę pierwszą w ogóle się nie dostaniemy nigdy. To jest bardzo możliwe. Tak jak teraz patrzę po tych... No patrzcie, no całe te metro wygląda tak samo, nie? Całe. Dosłownie każda z komór tego metra wygląda identycznie. Strasznie to jest wpieniające, po prostu nienawidzę za to tej gry. Ten poziom jest po prostu... Znaczy ma swój klimat, tylko po prostu wszystko wygląda tak samo i łatwo się pogubić, co gdzie i jak. No to co, wsiadamy do pociągu? Byle jakiego? Halo? A. Strzelby? No bo ja do strzelby właśnie zebrałem. Ciekawe, kiedy zbiorę strzelbę. Jeszcze powinienem taki karabin chyba zbiorę, nie? A co to jest? Strzelba. To jest pudełko na prezent. Czy w środku może być prezent urodzinowy? Nie, raczej nie. Nikt, kogo znam, nie dałby komuś czegoś tak ohydnego, ale wezmę to. Może się przydać przeciwko tym potworom. Tak cię zapytam, koleżanko sympatyczna. Przeciwko komu innemu może się strzelba przydać? A? Pomyślałaś trochę o tym, czy nie? Mam naboje do strzelby. No to ja to zostawię na jakiegoś bossa pewnie. Ile mamy w ogóle naboi do tego? 12. A w broni ile? 6. Czyli mamy 18 naboi do strzelby. Oho. Coś tu słyszę już. Tędy sobie wyjdziemy. Dobra, co mnie chce tu zabić? zaraz się przekonamy. Po prawej coś. Co to jest? I czy ja mogę przed tym uciec? Widzicie, kuźwa, co to jest? To jest jakiś wielki pająk albo coś takiego. W dół to chyba mi za bardzo nic nie pomoże. No nie, nie pomoże mi to nic. Więc muszę w górę iść. Logicznym wyjściem jest to, że muszę przebiec obok tego wielkiego dziadostwa z czymkolwiek to jest. Co to jest? Czekaj, to leży chyba, nie? To jest jakiś wielki, to nie jest jakiś pająk, to jest jakiś grubas chyba, który leży. On leży na środku schodów. Więc ja bym... proponuję tak, podejść do niego, niech on mnie zacznie gonić, wyminę go, zrobię mu rondo wokół tego słupa i wtedy wejdę na górę schodów. To chyba jest jedyna logiczna opcja. Patrzcie, co to jest. Właściwie, no co to jest? O, fuck! Ja cię sunę, jakie to jest wielkie, zobaczcie. I on robi... potrafi biegać! O, shit! Nowy potwór. Tu też są. Nie widzę gdzie. A, te dziadostwa się pojawiły teraz. No cudownie, jak już strzelbę zebrałem. Dobra, idziemy zapisać chyba. Of course, naturalnie się ja wolę, absolutnie. Coś tak czułem, że zaraz coś tu będzie takiego śmiesznego. Nie może być zbyt łatwo w tej grze, uwierzcie mi. Wierzajcie mi, w tej grze nie może być zbyt łatwo. Chyba tylko jak mamy zapaloną latarkę, możemy się interakcji podjąć, tak mi się wydaje. Dobra, zapisujemy naturalnie grę, czemu nie? Co teraz? Spójrzmy na mapę w ogóle, co my mamy teraz zrobić? Ja tu za bardzo nie widzę żadnej opcji, co teraz mam ogarnąć. Więc ja szczerze mówiąc w tym momencie to nie wiem za bardzo, gdzie mam iść, może... może coś skojarzę, aczkolwiek nie wiem. Nie wydaje mi się na razie, żebym w ogóle coś wymyślił. Dobra, ale w każdym razie to jest na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mamy już najwyższy czas. Wybiła godzina końca odcinka. Może gdzieś coś znajdę. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.